Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o największym błędzie ketoadaptacji, czyli wracamy do korzeni, wracamy do początków, ale myślę, że nie tylko dla osób początkujących, ale też tych trochę bardziej zaawansowanych. Jest to dobry temat i zawsze warto sobie odświeżać pewne treści. Zapraszam na odcinek. Jeżeli oglądacie mniej więcej w tym czasie, kiedy nagrywam ten film, to mamy teraz czas, kiedy skończyło się lato, zaczyna się jesień i jest to naprawdę dobry moment na ketoadaptację, ponieważ trochę bardziej synchronizuje się też nasz organizm z tym, co dzieje się w naturze, czyli podążamy zgodnie z tak zwaną chronobiologią i nasz rytm dnia, to co dzieje się u nas, dopasowujemy do tego, jak wygląda i kształtuje się nasze środowisko. Węglowodanów w przyrodzie, czyli jabłek, śliwek, różnych owoców, coraz mniej, a teraz zaczynamy kisić, zaczynają się kiszonki, zaczynają dominować inne warzywa, bardziej właśnie sezonowe, jeżeli chodzi o jesień. Zaraz nadejdzie zima, gdzie te węglowodany są jeszcze w mniejszej ilości i także temperatura spada, zaczyna nam być zimniej i jest to właśnie też dla naszego organizmu dobry moment na to, bardziej naturalny wręcz, żeby pozostawać w stanie nawet głębszej ketozy. Dlatego też ketoadaptacja, i o tym już mówiłam w filmach w poprzednich latach, właśnie w tym okresie jesiennym, a nawet jesienno-zimowym, to naprawdę dobry pomysł. Zresztą muszę się Wam przyznać, że ja sama teraz przechodzę ponowną ketoadaptację po kilku dobrych miesiącach ciąży i porodu. Teraz moja laktacja jest ustabilizowana i wracam do keto. Natomiast dzisiaj chcę, żebyśmy właśnie porozmawiali sobie o tym największym błędzie według mnie ketoadaptacji, bo można oczywiście ich popełnić wiele, no ale ja na przestrzeni już ponad pięcioletniej pracy z podopiecznymi pod kątem ketozy, diet niskowęglowodanowych, wejścia w stan ketozy, widzę, że bardzo często wiele osób koncentruje się tylko na jednym. Zanim Wam powiem o tej jednej rzeczy, to jeszcze tylko zapraszam Was do zapoznania się w opisie filmu z moim kursem Keto Start, czyli właśnie kursem o ketoadaptacji, przez który przeszło już ponad 100 osób z sukcesem i tym, którzy już do niego dołączyli, bardzo dziękuję za zaufanie Wasze i cieszę się, że jesteście częścią tej społeczności i dbamy o to, żeby to nasze keto było zdrowe, skuteczne, żeby ta adaptacja nie trwała wieki. Natomiast mówię Wam o tym kursie teraz, dlatego że przygotowałam dla Was specjalną promocję cenową, z którą się możecie zapoznać, także tam Was odsyłam, osoby zainteresowane. No ale teraz przechodzimy do tego mięcha, czyli do błędu ketoadaptacji, którym jest skupianie się tylko i wyłącznie na makro, czyli na makroskładnikach. Możemy się na tym skupić zarówno od strony węglowodanów, czyli część osób obniża drastycznie węglowodany i to rzeczywiście warunkuje wejście w ketozę do niektórzy nawet 20 gramów węglowodanów, a z drugiej strony możemy się skupić na podniesieniu tłuszczów i niektórzy jedzą na ketoadaptacji bardzo dużo tłuszczu, bo gdzieś tam no właśnie wydaje im się, czy dostali taką informację, że na tym to keto powinno się opierać. Obydwa te podejścia mogą być zbyt drastyczne, dlatego że z jednej strony węglowodany rzeczywiście muszą być nisko, żeby wejść w ketozę, ale u niektórych osób te 20 gramów węglowodanów, jeszcze jak włączają w to błonnik, czyli go nie odejmują i liczą węglowodany brutto, a nie netto, to naprawdę bardzo, bardzo mało i niektórzy wręcz mogą się zniechęcić, bo nie są w stanie takich wartości węglowodanów utrzymać. I nieraz wystarczy, żeby to było 20 netto, a może 30 gramów węglowodanów netto na dzień, a nawet 50 i wchodzimy w stan ketozy. Także to jest kwestia, którą też należy jakby nie podchodzić do niej tak dogmatycznie i dopasowywać indywidualnie. No i po drugiej stronie mamy te tłuszcze. Bardzo wiele osób podnosi mocno tłuszcze i z diety, która nie obfitowała w tłuszcze, nagle przechodzą na taką dietę bardzo wysokotłuszczową, gdzie tam jest nawet kilkaset gramów tłuszczu w ciągu dnia.
I tym sposobem, jeżeli nie mają też odpowiednio przygotowanego wnętrza, czyli układu trawiennego, no to mogą się pojawić problemy. A też to zalewanie się tłuszczem, jeszcze oczywiście zależy jakim, no sprawia, że niektórzy mówią, jejku, nic nie jem, tylko tłuszcz, tłuszcz mi już rośnie w buzi i jakby nie, to nie jest dieta dla mnie. Keto wcale nie musi być aż tak bardzo wysokotłuszczowe i aż tak bardzo nasycone tłuszcze tam nie muszą dominować. O tym też chcę, żebyście pamiętali i żebyście po prostu nie szli za takimi utartymi gdzieś tam schematami czy takimi rzucanymi, wiecie, najważniejsze punkty, pyk, pyk, pyk i wszyscy się do tego stosują, bo nieraz to keto opierane i wysławiane na boczku, smalcu i jajkach to nie jest jedyna droga, więc warto zawsze poszukać i się troszkę bardziej w tym temacie zorientować. To jest jedno, jeżeli chodzi o skupianie się na różnych makroskładnikach. Natomiast w ogóle żywienie ketogeniczne dla mnie nie jest to sama dieta. Ja nieraz Wam mówię i myślę, że wiele osób się ze mną zgodzi, że to tak naprawdę bardziej chodzi o styl życia i o różnego rodzaju zmiany na wielu płaszczyznach, które jakby u nas następują. Bo jeżeli tylko skupiamy się na tym, żeby nasze makro to było 5, 15, 80, czyli 5% węglowodanów, 15% białka i 80% tłuszczu na ketoadaptacji i nie zrobimy nic więcej, to ta ketoadaptacja nie zawsze jest skuteczna, nie zawsze osiągamy takie rezultaty, o które nam chodzi, czyli nie zawsze nasze samopoczucie się poprawia, nie zawsze nasza waga idzie w dół, nie zawsze pod kątem kognitywnym, tej takiej ostrości umysłu osiągamy to, czego chcemy, nie zawsze nasza wydajność, efektywność naszego funkcjonowania, czy nawet aktywność fizyczna będzie lepsza, jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na makro. Ponieważ, tak jak mówiłam, keto to powinien być dla nas jakiś styl życia, który przyjmujemy i takie bardziej właśnie wsłuchanie się w siebie i życie zgodnie z tym, jakie są potrzeby naszego organizmu. Dla mnie tym jest właśnie keto i dobrze, żeby ketoadaptacja też już do tego prowadziła. Nie jesteśmy oczywiście w stanie w jednym filmie tego wszystkiego omówić i nie dam Wam po prostu wszystkich tych informacji naraz, bo się nie da. Dlatego też stworzyłam właśnie między innymi kurs Keto Start, ten o ketoadaptacji, który ma kilkadziesiąt lekcji, w których to wszystko wyjaśniam i czterotygodniowy proces, który przechodzimy wspólnie krok po kroku. Więc jeżeli jakby ten temat Was interesuje, chcecie zrobić to dobrze, a może chcecie sobie to odświeżyć, czy tak jak ja, ponownie przejść skutecznie i zdrowo ketoadaptację, to naprawdę zapraszam Was do kursu. Natomiast teraz kilka takich bardzo ważnych rzeczy, o których moim zdaniem szczególnie należy pamiętać przy ketoadaptacji. Pierwsza rzecz to właśnie nie tylko jedzenie, ale też zadbanie o to, żeby podczas tej adaptacji, czyli podczas tego na początku być może trudnego procesu dla naszego organizmu, zadbać o niego tak kompleksowo, czyli zarówno regeneracja, brak jakichś bardzo intensywnych zazwyczaj jednostek treningowych, odpowiedni odpoczynek, sen to jest mega ważny aspekt w ogóle. Jeżeli się nie wysypiasz, jeżeli chronicznie nie dosypiasz, to prawdopodobnie nie wejdziesz w stan ketozy albo to nie będzie skuteczne tak, jak mogłoby być. Ja w tym momencie, mając kilkutygodniowe dziecko, no wiadomo, że nie dosypiam w nocy. Natomiast właśnie z tego powodu ja śpię dłużej. Zazwyczaj wstawałam koło godziny 6, a teraz wstaję nawet o 9, jeżeli oczywiście Nela mi na to pozwoli, jeżeli mam na to przestrzeń i jeżeli ta noc była z większą ilością przerw. Także to jest ważne, żeby po prostu to w miarę własnych możliwości oczywiście na ten moment dopasować, no bo jeżeli nie możesz spać 9 czy nawet 8 godzin w ciągu doby, to też nie mówię, że musisz, ale postaraj się po prostu to zoptymalizować. Tak samo przygotować swoje środowisko snu. O tym też cały jakby jest jeden odcinek właśnie o tym, jak spać. To jest bardzo ważna sprawa i niektórzy o tym zapamiętają. Kolejna rzecz to jest też praca i my często to pomijamy w ogóle, praca z naszą głową. Tak naprawdę praca u podstaw, bo wszystko zaczyna się w naszej głowie. I to zarówno pod kątem przygotowania się takiego mentalnego, pod kątem wiedzy, jeżeli chodzi o tą ketoadaptację, ale także właśnie praca z naszymi przekonaniami, praca z naszymi nawykami. I jakby zadbanie o to, żeby
tu też był spokój i tu też wszystko było poukładane. Dlatego aspekty psychodietetyczne, aspekty pracy z własnymi przekonaniami i z głową, to też jest duża część mojego kursu. Uczestnicy dostają dziennik pozytywnego nastawienia, gdzie zachęcam do tego, żebyśmy codziennie pracowali nad pewnymi aspektami i uwierzcie mi, to naprawdę przynosi rezultaty i to naprawdę jest bardzo ważne. To jest tak w skrócie takie kompleksowe podejście do ketoadaptacji, które moim zdaniem warto, żeby jakby miało miejsce równolegle do odżywiania. Natomiast jeżeli jeszcze chodzi o takie najważniejsze elementy, żeby dać Wam jeszcze takie przypominajki, wskazówki, co warto zrobić i o co warto zadbać przy ketoadaptacji, to na pewno, tak jak mówiłam, układ trawienny. Przede wszystkim Twoja wątroba będzie musiała wykonać ogromną pracę, jeżeli to jest pierwsza Twoja ketoadaptacja, to w ogóle podwójną, bo ona się musi nauczyć trawić tłuszcze i wytwarzać z nich ciała ketonowe, czyli to nowe paliwo, nowe źródło energii. Dlatego warto, jeżeli ona jest osłabiona, to ją wesprzeć, być może dodatkową suplementacją albo odpowiednim przejściem ketoadaptacji, nie od razu rzucać się na bardzo wysokie tłuszcze i nie na bardzo nasycone. Ale również właśnie suplementacja może tutaj być bardzo ważna. Suplementacja też pod kątem elektrolitów, bo jak mam nadzieję już wiesz, tracimy na początku ketoadaptacji z organizmu wodę. Te pierwsze kilogramy to jest woda, która jest uwalniana razem z glikogenem, który jest takim magazynem glukozy, bo tego magazynu już nie mamy, nie potrzebujemy, przerzucamy się na tłuszcze, więc my razem z tym tracimy wodę, a woda to elektrolity. Nawet kilka kilogramów wody możemy stracić w pierwszym tygodniu, w pierwszych tygodniach i ważne jest, żeby te elektrolity uzupełniać, szczególnie sód, magnez, potas. Bez tego może się pojawić ból głowy, tak zwana ketogrypa, obniżone samopoczucie, no i po prostu nie będzie to najlepsza opcja, żeby z tego całkowicie rezygnować. No i oczywiście samonawodnienie, czyli picie zazwyczaj większej ilości wody niż przedtem na tej ketoadaptacji jest istotne. No i zachęcam Cię właśnie do tego indywidualnego podejścia. Jeżeli przeczytasz gdzieś na jakimś forum czy na jakimś blogu po prostu ogólne wskazówki ketoadaptacji, że masz jeść na przykład, bo to też takie rzeczy są, po 13, wcześniej tylko kawa kuloodporna, że musisz pić kawę z masłem, a może nie lubisz, chociaż spróbuj, że mają być to tłuszcze nasycone, że to keto to musi być na przykład dużo mięsa, to są takie częste rzeczy, które można usłyszeć, czy że na przykład w ogóle nie możesz jeść węglowodanów, że w ogóle nie możesz jeść warzyw, jakby niech zapali Ci się czerwona lampka, bo naprawdę warto po prostu podejść do tego rozsądnie, warto mieć takie właśnie swoje indywidualne podejście, żeby o siebie zadbać, bo chociażby nasze hormony mogą ucierpieć podczas ketoadaptacji, jeżeli jej dobrze nie przeprowadzimy i tym sposobem zarówno nasze samopoczucie będzie gorsze, jak i na przykład jeżeli chcemy schudnąć, a bardzo często osoby przechodzą na keto, bo chcą schudnąć, no to też to nie będzie możliwe, jeżeli ta gospodarka hormonalna nie będzie w równowadze. Także zawsze musimy jakby podejść do tego indywidualnie, dlatego ja zawsze zachęcam, zrób badania przed ketoadaptacją i później po niej, żeby móc sobie to porównać, móc zobaczyć, co rzeczywiście się u Ciebie dzieje. I nie traktuj ketoadaptacji jako takiej diety cud, przechodzę sobie na nią na miesiąc, schudnę i potem wracam do normalnego żywienia, no bo jak na tej ketoadaptacji można żyć? Jeżeli masz takie podejście, to uważam, że jest o wiele więcej diet cud, w które ja osobiście nie wierzę, ale które możesz sobie zastosować i spróbować z nimi schudnąć, bo tak jak mówię, keto bardziej traktujemy jako styl życia, staramy się do tego podejść długofalowo, jako do zmiany naszych nawyków na zdrowsze, nie na tłuste, tylko po prostu na zdrowsze i właśnie tym pierwszym krokiem powinna być ketoadaptacja. Bardzo prawdopodobne, że osiągniesz już na początku te rezultaty właśnie w postaci lepszej pracy umysłu, lepszego samopoczucia, redukcji wagi itd., itd., ale to nie na to się nastawiamy, tylko na to, aby jak najbezpieczniej, jak najlepiej dla nas samych ten proces przeprowadzić. I jeżeli jakby nad tym się zastanawiasz, czy przechodzić ketoadaptację, to właśnie tego Ci życzę, żeby ona była szybka, bezpieczna, skuteczna. A jeżeli nie czujesz się w tym wszystkim tak bardzo pewnie, to serdecznie Cię zapraszam do dołączenia do kursu Keto Start, który tak jak mówiłam, przez jakiś czas jest w promocyjnej cenie. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz w opisie filmu, tam też jadłospisy przygotowane przeze mnie, dobrze przeliczone, zbilansowane. Także mam nadzieję, że jeżeli to Cię interesuje, to dołączysz już do kilkuset zadowolonych uczestników moich kursów. Tak czy inaczej, pozdrawiam Cię ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!